Poszkodowanym w powodzi ciągle pomagają żołnierze, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy WOT-u, a Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą dziś swoje święto. Formacja jest jednym z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom, bo formacja została utworzona w 2017 roku. Opiera się głównie na żołnierzach pełniących terytorialną służbę wojskową, którzy mogą łączyć służbę z pracą lub nauką. Po przejściu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej mają szkolenia minimum 2 dni w miesiącu oraz 2-tygodniowe raz w roku na poligonie. W pozostałe dni do dyspozycji zostają, co w praktyce oznacza, że mogą być powołani w każdej chwili w trakcie sytuacji kryzysowych. Tak było w przypadku pandemii, co tutaj przypominam, kiedy byli potrzebni jako wsparcie obrony granicy czy reagowanie na kataklizmy. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy 40 tysięcy żołnierzy. Gdy formacja powstawała, krytykowali ją politycy obecnej koalicji rządzącej. Pytamy o nią w Sejmie dziś. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie powinny popłynąć życzenia tego, aby żołnierze wojsk terytorialnych mogli ćwiczyć bez żadnych przeszkód i przygotowywać się do niesienia pomocy. Rzeczywiście to wojsko ma wypisane na sztandarach, jest no, zwyczajnie blisko ludzi, no i to wyraźnie widać także w przypadku klęsk żywiołowych. Widać to było także w przypadku obrony naszej wschodniej granicy, kiedy ona była naprawdę brutalnie atakowana. Czasy faktycznie są bardzo nieprzewidywalne i co chwilę Wojska Obrony Terytorialnej sprawdzają się i myślę, że już na stałe zapisały się, jeżeli chodzi o tą strukturę obronną państwa polskiego. 6 lat temu chciano zlikwidować te formacje, a dzisiaj się okazuje, że właśnie żołnierze z tej formacji ratują ludzi, których dobytek jest zabierany przez wodę. I za to bardzo, bardzo dziękujemy. Ostatnie wydarzenie na południowym zachodzie naszego kraju dowiodły, że WOT jest bardzo potrzebny. Zresztą nie tylko te wydarzenia. Umiem przyznać się do błędu. Ja byłem bardzo do tego sceptyczny, ale okazuje się, że to jest służba potrzebna, właściwa i należy ją szanować i wspierać.